Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest God of War. To jest nasza ostatnia ofiara, czyli Magni albo Modi, nie pamiętam ich, nie rozróżniam. Ale co, bierzemy dłuto, znaczy kawałek dłuta. Czyli odblokowujemy sobie kolejną opcję do zwiedzania kolejnych ukrytych komnat. I tym się też od dzisiaj przez parę następnych odcinków pozajmujemy, czyli rzeczami pobocznymi. To pozwoli nam wyryć runę podróży do Jotunheimu i zabrać was tam, gdzie trzeba. Tak nawiasem, te wszystkie zapieczętowane magią wrota można już otworzyć. W tym te za rogiem. Możesz przejść przez te wrota, skoro masz już dłuto. No, więc przed, myślę, samą właśnie podróżą do Jotunheimu trochę sobie pozwiedzamy. Znajdź wiążące punkty, używając i wciśnie, aby uderzyć... O, wiążące punkty, jeszcze wypowiadasz. I czym będzie wiążący punkt? Rozumiem, że się zaświeci. Aha. No, też ciekawostka, zamiast po prostu... Oj, przestrzeliłem. Zamiast po prostu podejdź i wciśnij i coś tam i przejdziesz. Jakąś tam mini gierkę trzeba. Nie inaczej. Był bogiem, a ty go zabiłeś. Oj, tak. Pomniejszym asem, ale tak, zabił. A jego ojcem jest Thor. Nie pomniejszy. Ten to pomniejszy nie jest. W Asgardzie raczej się to wszystko nie spodoba. Broniłem nas i nic więcej. Nie boję się ich osądów. Osądy to akurat pestka, ale jeśli zaczną tam myśleć o zemście... Od kiedy da się zabić boga? Oj, już jakiś czas, chłopcze, da zabijać bogów. Nie wiem, kiedy pierwszy God of War wyszedł. No ale chwilę już to trwa, muszę ci powiedzieć. Dobra, gdzieś tutaj są runy, które my bardzo chcemy zniszczyć. Tylko pytanie, czy jeszcze są gdzieś tutaj, czy... Czy raczej bym musiał wleźć tam wyżej? No trochę mi się nie chce wierzyć, że gra by wszystko w porządku? Że gra by mi kazała wracać. Jedną dojrzałem. Reszty nie widzę. Tu jest też w ogóle skrzynka, którą można by czymś otworzyć. Tam jest ten kryształ. A zaraz, właśnie, damy radę strzelić stąd? Bo tak... Oczywiście, że damy radę. Można tu jakieś runy poodsłania kolejne. Co my tu mamy w środku? No, twarda stal. Dobra, spoko. Nie kryła się tam jakaś runa za tym wszystkim? Nie. No i tu już możemy strzelać, ale to nam nic więcej nie da raczej. Żadne odłamki też tu nigdzie nie spadną w jakieś satysfakcjonujące nas miejsce. Tu jest druga. Pieczęcioruna. No tak widzę, skurczysyjsko pochowane. No jedną bym, kurde, wręcz się spodziewał, że będzie gdzieś nad wejściem, nie? Bo gdzieś za tymi kratami... Nie, no tam była. Tam była ta jedna. Ależ ona będzie... bardzo niefajnie schowana, ja już to wiem. O, może gdzieś właśnie tutaj? Od tej strony, jak widzicie, to krzyczcie. Talent do przegapiania rzeczy. Dalej, bo mi syn kaszle. Albo gdzieś będzie na ziemi właśnie. Taki psikus. No bo dalej nie idę, to nie ma mowy, nie? To myślę, że się rozumiemy. Chyba, że gdzieś tu wcześniej by była. Na przykład, a jej nie zauważywszy, nie. No kurde, ta druga była naprawdę niefajnie schowana, no ale widzę tam fioletowe rzeczy. Znaczy jedną fioletową rzecz. No i zwłoki trolla, raczej nie w stanie, ale... Nie no, na pewno nie w stanie, za mało miejsca tutaj mamy, żeby się wygłupiać z nim. A nie chcę wchodzić, bo się boję, że... Nie no, raczej będę mógł wrócić. Dobra, idziemy. Może gdzieś faktycznie z góry mi się udają dopatrzeć. Po prostu sobie zeskoczymy później. O, tam nie przeskoczę na przykład. Tu na dół, o. Tu jest łańcuch, ha, i tam jest sklep Sindriego. Super. To już sobie zrzucimy.
I o, i tu nawet jest zejście w dół. No to na bank gdzieś tutaj. Gdzieś stąd będę w stanie dostrzec tę runę. Tylko nie chcę za wcześnie schodzić. Żeby się nie okazało, że muszę znowu. No ale dobra, zejdźmy. Najwyżej wlezę sobie jeszcze raz. Co mi tam szkodzi. No i co? No i tam jest runa. Pieczeć, przepraszam bardzo. Mylę te sformułowania, no ale... I katalizator lodowy, legendarny przedmiot, odłamek. Można go wykorzystać, aby ulepszyć wisior nieskończonych nawałnic. Nie wiem, czy ja korzystam z wisiora nieskończonych nawałnic, czy nie. Nie, no muszę sobie usiąść któregoś dnia pomiędzy... U 4000 srebra. Co przejść tędy? Gdzie? Muszę kiedyś pomiędzy odcinkami usiąść i faktycznie przejrzeć ten ekwipunek, pomyśleć z czego ja chcę korzystać i w miarę już się tego trzymać. Jeśli chodzi o te runy, znaczy talizmany i tak dalej. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się zaraz, delikatnie z nią obchodzić. Ale jak to bezcenny skarb, nie bujam. A, no jeszcze osełka jest, no rzeczywiście. Mamy coś do pogadania pobocznego? Nie, to... O! Nie otwierałem tej? Otwierałem na 100%. No kurde. To teraz nie wiem, co tu się wydarzyło. Chłopak chyba nie czuje się najlepiej. Skoro tak, nie guzdraj się. Tak jest. No, nie będziemy po lekarzach jeździć. O. A, dobra, musi trochę bardziej świecić. Myślałem, że to już było świecenie. Ej, właśnie mnie olśniło. Magni nie powstał z martwych. Bardzo ciekawe. Co jak co, ale asowie wiedzą, jak dotrzeć do Walhalli. Bez eskorty Walkirii, bez procesji u bram Helheimu, to może coś znaczyć. Czy ja mam tu sobie przynieść ten? Odłamkowy? Nie no, raczej nie dam rady. Raczej nie będę w stanie przejść z tym w ręce przez drzwi, coś mi się tak wydaje. Ale spróbować nie zaszkodzi. A, upuszczamy. Dobra, czyli to nie o to chodzi. Zostało gdzieś tam na zawsze. Ale tu jest opcja na kryształ. A wejdźmy tutaj, może coś mi się tu uda dostrzec. Nie. Tu jest opcja na kryształ. Kryształu brak. Kryształ jest tam. Możesz tam strzelić, coś nam to da? Absolutnie nic. No ale i tak gdzieś musi być. O właśnie. Bo trzeba to zrzucić. Ale to za chwilę. Pierwsze rzeczy są pierwsze. Sztryk. Sztryk. Bum. I fanty, dobra. No, jakbym się nie wyraził dość jasno, bo to jest też bardzo możliwe. Zaczynamy serię odcinków pobocznych, eksploracyjnych i tak dalej. Chociaż to jeszcze nie wszystkie narzędzia, które pozwolą mi zwiedzać świat w zupełności, ale ja już chcę pozwiedzać. Łaknę tego po prostu. Chociaż może faktycznie prościej by było poczekać do ostatniej rzeczy. A nie tym. O! No i proszę, pył światów. Zamknięte szczeliny.
Kurde, muszę się zastanowić. Dzisiaj może jeszcze coś tam sobie pobocznego porobimy. Dzisiaj w ogóle będzie krótszy odcinek. Raczej. Patrzcie, to dłoń giganta. Co? Co to za miejsce? Rybak przynosił tu złowione ryby i za pomocą tego wynalazku wysyłał część z nich prosto do głównej kuchni Jarla. Resztę sprzedawano. Pod kciukiem znajduje się wyjście. Trzeba się tam dostać. W sensie krótszy odcinek. No pewnie zajmie mi całe wyjście z tej lokacji, więc wszystko by się nawet zgadzało. Ja sobie... no zerknę delikatnie w internety. Dobra, czy tym coś mogę zrobić, czy to jest zepsute? Pewnie jakbym rzucił, to bym był w stanie. Dobra, teraz... Może jakoś tam wejdziemy. Widzę, że mogę to też zamrozić. Czy to się przesuwa jakoś samo z siebie? Nie. Dobra, tu nic nie ugramy. No, może zaczerpnę, zobaczę, jak jest kolejny przedmiot i nie wiem, może mniej więcej, kiedy się go dostaje, bez jakichś większych spoilerów. I może wtedy pójdziemy na explore, ale już taki całkowity, to wtedy już do finału... Aha, bo to tam będziesz działał, dobra. To wtedy już do finału... Po drugiej stronie. W sensie Turbo Explorer? Aha, nie zrzucisz mi tego? Nie przejdziesz tam? Szkoda. No dobra, czyli mam cię przetransportować. No, jakże będę miał wszystkie lokacje dostępne, wtedy taki Turbo Explorer, mega seria odcinków pobocznych. I jak już będę miał wszystko ogarnięte, to wtedy lecimy do finału. Może to będzie lepsze nawet. Poczekaj, daj no mnie ten łańcuch. To teraz sobie zjeżdża, a wcześniej nie zjeżdżał. Aha, bo ja to trzymałem cały czas, no tak. To już sobie zamroźmy. No nie, ten przycisk, do cholery, jasne. Dobra, ty już mi zrzucaj ten łańcuch, niech się dzieją dwie rzeczy naraz. No, puść. Puść. O, to może tak, to tak się umówmy. Ja zobaczę, kiedy dostaniemy kolejną rzecz. I sobie po prostu zaczniemy eksplorować jednym dużym ciągiem później. To będzie dobre. To jest dobry pomysł. Czasami warto na głos coś powiedzieć. Pomaga to się zastanowić. Czemu miałbym chcieć tu wracać? To mnie zastanawia. Czy byłbym w stanie coś dojrzeć stąd, czego nie widziałem... O, co tu się wydarzyło? Czego nie widziałem wcześniej? Coś sobie mogę zrzucić na przykład? Albo coś? Chyba nie. No come on! No świeciło! Na bank takie drzwi są gdzieś u nas niedaleko chaty, więc też podejrzewam, że niedługo tam wrócimy. No na razie była mowa, jesteśmy, że... pod dłonią. Jeszcze kawałek. Była mowa, że idziemy do Frey, żeby zerknęła na chłopca. A, woda też się podniosła, nie? Jak Mimir z wężem pogadał, to coś tam się wydarzyło. A co tu jest ukryte? Żyćku? Czy ja potrzebuję żyćku? Nie potrzebuję żyćku. Co to było? Gdzie teraz? O... Kiedy ja to niby zebrałem? Czy mnie tu nie było nawet? No może byłem. My. Jestem zawiedziony. Dobra, którędy ja tu wskoczyłem? Tutaj? Nie. Aha, tu, dobra.
Trochę za wcześnie. Za wcześnie bym se chciał zaskoczyć. Dobra. To wszystko, co robiliśmy. Łażenie po gigancie, przejażdżka na wielkim młocie, walka z bogami. A bo to jest wejście już. Że bardzo zmężniałeś. A i to jest... A, dobra. Dzięki. Tak? Nie, to nie jest ta skrzynka. No nie masz. Dobra, tu na tym polu też chyba były te drzwi, czy nie? A nie, bo my jesteśmy już ca... A, taki skrót! Ojcze, tam. A, dobra, no dzięki. Wiedziałem, że gdzieś na wejściu było. Dzięki za info, chłop... No szkurna! Ciężko tym lewym stickiem to wyhaczyć. O, te są jakieś potężniejsze. No, gdzie jeszcze? Widzę tam coś. A bo to jest... Jesus. To jest czasowe? Nie. Dobra, myślałem. Dobra, to jest chyba pierwsza poboczna. Nie? No tam jest łódź, więc normalnie byśmy chyba mogli wrócić, co? Czy nie? Ukryta komnata. Tego chyba znasz, co? To Tamur, gigant kamieniarz. Buduje mur wokół Jotunheimu? To miało być dzieło jego życia. Pragnął tylko chronić swój lud. Szkoda, że pierwsza część spłonęła. Wolałbym, żeby spłonął ostatni panel. Nieopisana strata. A, tu dostał dłutem w głowę. Od Torusia. Coś tu się ukrywa. Szkoda, że Torusia spotkamy dopiero w kolejnej części God of War. Chętnie bym się z nim już rozmówił. A co to za dziwne pole siłowe? Przejdziesz? A czemu byś miał nie przejść? No dobra. To miejsce jest jak więzienie. To tłumaczy ten wielki, magiczny zamek na zewnątrz. Chodzi o coś więcej. Mam przeczucie, że coś na nas czeka tu na dole. Masz smykałkę do złowróżbnych stwierdzeń. Co na przykład? Nie wiem. Coś potężnego. Skrzynka. Cokolwiek tu jest, chłopcze, pokonamy to. Zaszliśmy aż tu. O, i ten. Fast travel nawet. To... O nie. O. Nie. O nie. Ja już wiem. Coś mi tam błyska, coś mi tam świta. Coś mi się przypomina. Czyżby Fast Travel to był nie od parady? Coś w stylu, mordo, weź, no wróćcie do sklepu. Ogarnij sobie sprzęt, a potem tu przyjdź. Walkiria uwięziona? Naprawdę to zrobiła. Walkiria? To one nie są duchami? Bądźcie ostrożni, walkiria z krwi i kości. Nie znam groźniejszego przeciwnika. Nie atakuję. Wie, że tu jesteśmy? Dowiedz swego męstwa, pokonaj walkirię. No to mówiłem, że wyjście z tej lokacji zajmie nam cały odcinek. O. Chyba tak. Dobra. Jak atakujesz? Szybko i sprawnie. Unik jest na A. Ajajaj. Czemu nie mogłem kombosa wyprowadzić żadnego sensownego? A myślałem, że zdążę skontrować, ale się nie udało. Kurna. Dobra, może te strzały? Coś lepiej? Okej.
Okej, nawet i nie oszołomowowiło jakoś szczególnie. Unik jest na A, kurde, pierdzielony Assassin's Creed, trzeba było nie grać wczoraj przez 4 godziny. Mój ból to nie twoja sprawa. Mój ból jest większy niż twój. Dawaj kruki. A ja sobie mogę tutaj się... O! Mam kamień? Nie mam kamienia. O, po to też był fast travel. Weź se kamień, mordo. Pierdzielony unik, czemu mi się to tak myli? No to jest do zrobienia, nie? Oczywiście, jak wszystko tutaj. Tak, teraz będzie... A nie, teraz będzie taki do skontrowania. Dobra, myślałem, że będzie silny, bo wcześniej bywał silny. Tak, 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 tak. Teraz jest nie do skontrowania. Dawaj, kruki. Dobra. Okej, okay. Nice, ładnie. Cyk, cyk i silny, dobra. No, wjebałem się w to. Kurde, no. Przegwizdane obrażenia zadaje, a ja niekoniecznie. Dobra, tu żeśmy tak po... No, kurde, dobra, chodź tu. Trochę się musimy dopomóc, podleczyć. O, to się, proszę, dopomogłem i się podleczyłem. No, do tyłu chyba najlepiej tego ataku wymknąć. Ale obskoczyłem teraz niesamowicie. Dawaj życie. Jak doskoczyła do mnie. Dobra, w lewo trzeba przed tym silnym atakiem po tych szybkich czmychać. W sensie jej lewo, moje prawo. Dawaj ją, nie zwróciłem uwagi, które ataki ją bardziej krzywdzą, ale chyba jednak te. Okej. Okay. Bum, bum, bum. Dawaj, żyćku. Aha. Aha. Okidoki. Okidoki, raz, dwa. I silny, uciekamy w prawo. Dobra. Dobra. Okej. Wyjebuj. O, dzięki. Ależ zjebałem koncertowo na sam koniec. Raz, dwa. Raz, dwa. Kontra. Dupnięcie. Dobra. Kontra. Dobrze. Kręciołeczek. Weźmy ją tu trochę porób. Dobrze. Szyk. Drakuli. Dobrze. Raz, dwa. Raz, dwa. Kontra. Ekstra. Silny. Raz, dwa. Raz, dwa. Unik w prawo. Krótkie kombo. Kontra. Tyk. Dobrze, jakiś silny, jakiś kręciołeczek. Elegancio. Kontra, pstryk, kręciołeczek. I wykończenie.
I faza druga. Pomogliście mi się wyswobodzić. A, nie ma sprawy. Macie moją wiekuistą wdzięczność, ale moje siostry wciąż są uwięzione. Weźcie mój hełm, znajdźcie je, uwolnijcie. Los wszystkich walkirii spoczywa w waszych rękach. Hełm, nie cały łeb. U, ile fantów, Jesus. Legendarna przysługa. Poważna sprawa. Delikatnie mówiąc, chłopcze. Co o nich wiesz? Dobre pytanie. Niech skończą. Ale odpowiedź nie będzie prosta. Wiem więcej niż inni, ale ich historia wciąż jest spowita tajemnicą. Moja własna przygoda z walkiriami skończyła się więzieniem. Migasz się od odpowiedzi głową. Jak mówiłem, bracie, to skomplikowane. Nie wiem dlaczego, ani w jaki sposób stały się tak plugawe. Ale może jeśli uwolnimy jeszcze kilka. Mamy znowu z nimi walczyć? Los wszystkich walkirii, chłopcze. Bardziej godne zadanie nie istnieje. Nie będzie łatwo. Do tej pory jakoś się tym nie przejmowałeś. Ale Kratos nie odmówił. Trzymaj, bracie. Poboczna rzecz, pomoc komuś. Kratos mówi, no będzie ciężko, ale chyba damy radę. A, zmienia się nam chłopak. Rozpoczynasz legendarną przysługę. Wypaczone walkirie to potężne istoty, które można spotkać w głębi ukrytych komnat Odyna. Aha, czyli wszystkie te ukryte drzwi to są walkirie, tak? Ekstra. Oraz w innych światach. Pokonanie ich nie jest łatwe i wymaga dobrego wyposażenia. Znajdź i pokonaj wszystkie wypaczone walkirie, aby rozwikłać ich tajemnice i otrzymać legendarne nagrody. A tu co dostaliśmy? Hełm Gunr. Obecny w nim skram jakiej duszy pragnie dołączyć do swoich sióstr. Dobra, i co z takiej walkirii? Wylatuje. Pióra upadłego sługi, legendarny przedmiot. Zaklęcie zwiększa maksymalną szybkość biegu. Żyćku, ale widzę, że już jestem wyhealowany w pełni. Dobra, co tu jeszcze? Stal z Asgardu. Wow. Ulepszenia pancerzy, rękojeści, talizmanów mocami walkirii. Ciekawe, czy jakiś set walkirii nam się pojawił. Kolejna stal z Asgardu i... I wytrawiony ornament przetrwania. Jesus. No dobra, fajna walka to była, naprawdę. Oczywiście... Co tu? Nic? Serio? Oczywiście na pierwsze podejście za bardzo na pałę. Ale... Za mną. Zaraz będę. Do zrobienia. Jak najbardziej do zrobienia. Dobra, co mówi nam mapa teraz? Sklep, sala jadalna. My się mamy wrócić teraz tu. No to co? No to na łódkę, nie? Jak tam z czasem? Teoretycznie powinienem kończyć, ale to chociaż wypłyńmy sobie na suchego przestwór oceanu. I najwyżej tam sobie skończymy. Tak jak mówiłem, będzie krócej. Ja doczytam, kiedy mniej więcej dostanę... długo miałem łeb ucięty? Doczytam, kiedy mniej więcej dostanę przedmiot pozwalający mi eksplorować całkiem. O, albo po prostu poszukam frazy w stylu całkowita eksploracja w God of War kiedy? Czy coś w tym stylu. Nie będziemy dążyć do tego momentu, a potem walkirie, osełki i tak dalej, i tak dalej. A może rzeczywiście prościej by było się przeteleportować. Dobra, hopsa na łódkę. No co teraz? Może Freya powinna go obejrzeć? Nie, już w porządku. Musiałem tylko capnąć. Dokąd teraz? No, skoro mamy dłuto giganta, musimy poznać runę podróży do Jotunheimu, aby wyryć ją w specjalnej bramie na szczycie góry i otworzyć przejście do świata gigantów. Nie znasz jej? Niestety nie. Ale wąż wspomniał, że giganci przekazali tę tajemnicę Tyrowi. Ale on nie żyje. Ano, ale jego skarbiec jest dostępny.
Drzwi znajdują się pod świątynią. Kryły się pod wodą od wieków, dopóki nasz wężowy przyjaciel się nie poruszy. Tam znajdziemy słynną czarną runę Jotunheimu. A może jeszcze pozwiedzamy? Mamy już dłuto, a skarbiec nam nie ucieknie. Można by trochę popływać. Zobaczymy, chłopcze. O, i tak faktycznie. No może popływamy zamiast... Nie, mamy misję. No ciekawe, ciekawe. Ale no akurat teraz, Atreusie, raczej cię nie posłucham. Dobra, małżeństwo z Odynem nie przetrwało. Ale jak Freja trafiła do lasu? Oj, to było szczególne okrucieństwo. Nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Odyn nie zasługiwał na kogoś takiego. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez Odyna, jego szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. A, i uwięził ją w Midgardzie. Co najgorsze, okradł ją z duszy wojowniczki. Freja nie jest w stanie walczyć, nawet by się bronić. Nie może skrzywdzić żadnej żywej istoty, ni bronią, ni zaklęciem. W takim świecie jak ten, co jej zostało poza życiem w odosobnieniu? Biedna Freja. Na jej miejscu też naplubym ci w twarz. Ano, chłopcze, ja też. O, wam też to wygląda na niezły boss fight tutaj? No, ale musi poczekać. Tak samo jak następny odcinek, bo na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa.